Witam Was. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć o słoneczniku. Ogólnie słoneczniki to bardzo majestatyczne kwiaty, zawsze wpatrujące się w słońce. Są to rośliny jednoroczne, co tym bardziej po prostu zachwyca i fascynuje, jak szybko i jakie rozmiary one potrafią osiągnąć po prostu w ten jeden sezon, który mają, bo czasami zdarzają się naprawdę bardzo duże, wysokie egzemplarze. Ale to nie o tym. W farmacji z kwiatów słonecznika wytwarza się leki przeciwgorączkowe oraz przeciw malarii. I podobnie jak one, działa również nalewka z płatków słonecznika, którą można sobie zrobić. Kwiaty słonecznika wzmagają również produkcję soku żołądkowego i poprawiają procesy trawienia. Co za tym idzie, zwiększa się przyswajalność pokarmów. Zewnętrznie pomaga on nam na siniaki, kwiaki, stłuczenia, uszkodzenia, jakieś na skórka, przykładowo jakieś skaleczenia, e, również przy zapaleniach skóry, przy trądziku. Odwary z niego wchodzą w synergię z arniką. Synergia to znaczy, że po prostu one się wzmacniają, jak gdyby, i wtedy to naprawdę na bardzo mocne jakieś kontuzje stłuczenia to jest idealnie, jeżeli połączymy sobie właśnie płatki słonecznika z arniką. Naprawdę bardzo fajnie to działa. Odwary ze z listków, z płatków słonecznika robimy sobie tak, to jest jedna łyżka kwiatków słonecznika, zalewamy to pół szklanki ciepłej wody, gotujemy na małym ogniu przez 3 minuty i zostawiamy na 15 minut i później takie coś pijemy dwa razy dziennie po pół szklanki. A jeszcze ogólnie o suszeniu kwiatków chciałem Wam powiedzieć. Kwiatki suszymy w temperaturze do 40 stopni. No i tak ogólnie można sobie je troszeczkę zbierać i zrobić sobie zapasy, że tak powiem. Także tyle na dziś i pozdrawiam.